Wojnę powietrzną toczono z ogromną zawziętością. W 43 alianci poderwali z lotnisk bombowce zdolne w jedną noc zrównać z ziemią niemieckie miasto. W Hamburgu zginęło 40 tysięcy ludzi. Nadrenia, Kolonia i inne ośrodki miejskie bliżej Anglii były zasypywane pociskami. Wczoraj na Kolonię spadło 2700 ton brytyjskich bomb. Był to największy nalot w historii. Dym i ogień widać było z wybrzeży Holandii.